Ohio! W kolejnym odcinku z naszej kampanii w Empire'ze i kontynuujemy tutaj podboje nasze. Tylko ta armia musi się uzupełnić po tym ostatnim smutnym szturmie. Dobra, zakończmy turę. Nie wiem, co te armie wokół Mołdawii robią. Jakieś tam wyraźnie zbiór, spotkanie, cokolwiek mają. Międzynarodowa impreza wojskowa, która właśnie się skończyła chyba. W każdym razie... Cóż, po tym wspaniałym szturmie na Preburg, jak to czytać, nieważne, w każdym razie cóż, tutaj mi się dowerbował ten brakujący oddział, wychodźcie tu. Dania tłucze się z Wielką Brytanią. Blackbeard finally killed. O! Była ostatnia bitwa Czarnobrodego. Okej. Czy ja mogę coś specjalnego zrobić? Zabrałeś to, bo mnie tu spalili. Rozbudujmy to. Tutaj czekamy jeszcze przynajmniej turę. I wtedy będę mogła uderzyć tu. Raczej nie chcę walczyć z nimi, więc... Bardzo... Ojeju. Dużo, dużo oddziałów. Więc bardzo chętnie bym kupiła po prostu Peloponas. Nie wiem za ile, więc będę musiała parę tur pozbierać pieniądze. Nie wiem, co im dałam, ale niech będzie. Zaraz sprawdzę. Wzięli ze mną handel. To spoko. Bo nie chcę mi się z nimi tłuc. Jeju. Jesteś tu trochę zbędny. Idziesz tu. Dobra, tu. Najpierw, okej. Okay. Dobra, zniszczone. Tutaj też ziomak nowy. Nie! Tędy idź. I ta armia jest gotowa do naszego marszu. Warstawcie się tu. Tutaj tymczasem możemy nawerbować jakiś garnizon podstawowy. Ta armia jeszcze się uzupełnia, dorzućmy im te oddziały. No ta pełna flaga austriacka ciągle sobie siedzi. Okej. No i będę zbierała pieniądze, bo chcę... w ogóle zaczęłabym sobie to. Wiesz co, przejdź się tu, będziesz bardziej przydatny. Widzę, że mam mnóstwo szpiegów, których nawet nie ogarniam, gdzie są. Okej. Okay. Przetuptaj się tu.
Ile terytorium zostało? Dwa. Bo w sumie po zajęciu Chorwacji mogłabym zrobić szturm na Wiedeń i spopytować. Nie chcę mi się zająć ten Wiedeń. Wtedy ich armia by ta poszła papa. Nie, bo oni się zepsuli tą armią. Znaczy czuję, że po prostu się zbagowali, nie wiedzą co ze sobą zrobić. No, wiem, że się buntujecie, wiem. Tutaj nie ma. Dobra, zacznijmy to oblegać. Nie chce mi się tego rozgrywać, zróbmy automat, okej? Okay? Znaczy, zobaczmy jak pójdzie automat. 40. Dobra. Jest okej. Okay. Przeszkolenie nawet nie pochłonęło wszystkich moich pieniędzy. Naprawmy to. I za turę zaczniemy oblężenie Wiednia. Znaczy, kurde, nie wiem. Znaczy, jeśli bym mogła spopytować Austrię, to spoko. No i spopytował... Znaczy, nie wiem. Rusia! Austrii został tylko Wiedeń. Popytować czy zajmować? Dobra, odpowiedz ten. Znaczy, czy chcesz się jebać z tą katolicką populacją, która będzie się buntować? Znaczy, wszędzie tu muszę się jebać z katolicką populacją. Znaczy, w sumie mogą mi się przydać jako machia, bo będą mieli przynajmniej jedną mamę, nie? Co tym spałą, bo papa to potrafi przynajmniej mieć jedną dużą mamę w stolicy, nie? Wiesz, you a choose, nie? A, tylko, że pamiętaj, że ten Austin ma inwestor, nie? No wiem. To jest chyba najbardziej, zależy co jest dla ciebie bardziej cenna technologia, czy fakt, że brały z technologią ci pan z przedmiotami. Znaczy innymi Niemcami. Dobra. Zastanowię się nad tym. Póki co koniec tury. Tak musimy przegrupować armię przed kolejnym marszem. Że tak czy siak. Ich armia ta daleka padnie. Nie spapetuję ich. Gówno. Idź sobie tu. Nie spapetuję ich, bo oni mają jeszcze Tom. Śląsk. Oni mają jeszcze Śląsk. Teraz zauważyłem. Pełsacy go nie zabrali, to jest chyba ich main cel, po prostu wojna śląska. Szczerze? No. Prusacy postanowili w XVIII wieku zrobić Niemcy. A. To dalej, bez Śląska? Cesarstwo niemieckie? W każdym razie mają już
ten Saksonię, Czechy, Bawarię, Hanower. Ale jeśli się rozciąga z tej Czechy, co? Śląska z Czech. Tak. Ale stracili ten. Stracili królewiec. O. Dobra, uzupełniajcie się dalej. Znowu to zniszczyli. Dobra. Tu jeszcze tury potrzebuję. Bardzo chętnie bym kupiła tą prowincję. Nie chce mi się walczyć z Wenecją. Nie w tej chwili. Lepiej bym się pozbyła trochę innych wrogów, na przykład, nie wiem, Rosji. Dobra, technologia zrobiona. Nie wiem, co mam dać do opracowania. To? Niech będzie. Możecie to zrobić. No i co? Zaczynamy oblężenie Wiednia. Oblegajcie. O. Iść tutaj. No bo nie, czekaj. Iść tutaj. To jest tylko jeden ziomek. Zróbmy save'a. Bardzo nie chcę mi się tego tam szturmować. Trochę mało z mojej armii zostało. Straciłem oddział. Kogo? Gradierów. Dobra, to się naprawia wszystko w kolejnej turze, przede wszystkim uzupełnienie armii. Po drugie, jakbym spisowała z Austrią. Okej. Okay. Jesteście uparci. Francja, handel? Okej. Okay. Dania, handel? Jak widać, nie. Prusacy? Też nie. O, wy chcecie? No dobra. To jest 8 tysięcy na turę, więc mogłabym oczywiście poogarnieć sytuację tutaj. Odczekać sobie parę tur, w ogóle zmniejszmy podatki. Odczekajmy tutaj chwilę, uzupełnijmy tą armię. Ponaprawiajmy budynki. I ten. I wykupię ten proponas. Może tu da się to zrobić w tym odcinku. Może.
Czy tak, wiem, że będziecie się trochę buntować przynajmniej. Ty sobie tutaj, tu. Tutaj, tu. Tutaj, tu. Naprawmy. Nie mam pieniędzy znowu. Dobra, ale za turę moja armia będzie gotowa do walki z powrotem. Niemal, trzeba będzie uzupełnić ten brakujący oddział. Znaczy tak, jak nie wyjdzie z przekupieniem Wenecji, to po prostu zajmę teraz Wenecję, aczkolwiek nie chciałam teraz wypowiadać wojny Wenecji. Chciałam raczej stworzyć trzecią armię i... moment. Tylko ten oddział był nieuzupełniony. Dobra, mówimy o tych. Okej. No, poczekamy sobie po prostu. Waszej dwójce tu dobrze idzie. Tu ptasz tu. Też tu ptasz tu. Czy największy problem stanowi nie religia? Tylko to, że była to stolica. Pamiętasz tę mechanikę z Empire? No. Że stolice mają plus 200 do buntowania się. No tak, żeby kurwa, ja pierdolę na widzę. Co? Czyli miał mi się, że zawsze musisz wypierdolić swój plecak po jednak ten. Na łóżko. Łeee! Zamiast kurwa, że czołek. No, to nie było miejsca, to rozumiem. Rebelia w Austrii. Mech. Dać ci kocyk? Dobra, ona chce kocyk, tylko nie potrafi tego powiedzieć. Zazwracam. Okej, okay, jestem z powrotem i tak. Tutaj ta armia musi chwilę odsapnąć. Potem pobijemy tych buntowników. Ta armia dalej tutaj sobie siedzi radośnie. Wyjebane. Koniec tury. Dobra. Rozbijmy tych buntowników. Zrobiłabym to na automacie. Nie chce mi się. 42. Dobra. Może być. Zapełnijcie się. Że nie wybuchną w ciągu tury kolejnej. Mogę włączyć podatki.
Tu też mogę włączyć podatki. Tu też. Tu jeszcze nie. Tu bym zwerbowała garnizon jakiś. Koniec tury. PiS, spoko. Czemu kurwa tak daleko? Dobra, iść tu. Okej, to już nie będę się buntować. Tu też. No i teraz zrobiła tak. Wenecjo. Gdzie jest wymiana regionów? Czy w tym modzie została wyłączona wymiana regionów? Po nagrywaniu zobaczę na jednej frakcji. Kurwa. Czyli muszę im tą wojnę wypowiedzieć. Jeju, nie. Fuck. Why? Ta. Wojna z Wenecją jest zawsze normalnie. Kurwa, nie chciało mi się wypowiadać im wojny. Wenecja przez całą historię swoją walczyła z Imperium Hiszpańskim. I była i ona była. Wenecja była takim prawdziwym bulwarkiem przeciwko temu przeszkodzi. Nie chciałoby się wypowiadać im wojny. Ale zrozum, że oni muszą przeszkodzi. Ale ja nie chcę. Ale zrozum, że oni ja bardzo źle muszą. Muszą to zobaczyć, bo taka jest kurwa tradycja na pijadalanie się. No dobra, ale. Choć w ogóle jakby stali Peloponez? No. Dali Kertę za to, żeby wziąć Peloponez, bo i tak spali Kertę, bo walcząc o Kertę i takim spali tego jedni. To chyba nie był dobry biznes. No tak, ale Imperium Hiszpańskie nie miało za dużo do gadania, bo Kert ci nie wygrało to wojnę, a w praktyce wiesz jak było, nie? Aha. Ogólnie Wenecja ma takie dużo tradycji spuszczania w pierdol Imperium Hiszpańskiego. Znaczy... Ja mam taki ból dupy, bo chciałem po prostu... Znaczy, nie mam tej opcji, żeby handlować, co nie? I zaraz wejdę na... Zaraz po nagrywaniu wejdę na inną frakcję i sprawdzę, czy wszyscy nie mają, czy tylko... Bo... Nie, nie sprawdzałem tego, ale to było to głupie, jakby to włączyli. A jeżeli to włączyli, to może jesteś w stanie to włączyć znowu. Well. Dobra, tu kończymy odcinek. Popatki. Hejo! Hej, hej.